Cześć wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Batman Arkham Origins. Nie wykryto nic. Członek SWAT, dobra, przeciwników 3, uzbrojonych 0. Gdzie oni niby kurwa są? Pewnie gdzieś chuj niżej. Także dobra, idziemy do nich. W ogóle co ja mam tu kurwa zrobić, jak ja to mam cele? Zlokalizuj, uzyskaj dostęp do serwerów policji. Czekajcie, to w Arkham City chyba był Freeze, nie? Ja pamiętam, że się trochę z nim namęczyłem. Gdzie ja tu mam iść? Halo. Aha, dobra. Wybuchowy żel. Myślałem, że takie ścianki to on z bara wali, no. Dobra, teraz to lina z hakiem. Znaczy to... Fajna lina. Co? W dół nie znaczy w górę nie, nie pojadę, nie? Chyba. O! Winda zjeżdża. But if I'm going to access the National Criminal Database and find out what happened at Lacey Towers, I need to find the server room without being discovered. Nie dać się namierzyć, co? No dobra, teraz tutaj mamy wejście jakieś potajemne. Policja, poczekalnia. Spatrzcie, ile ich tu kurwa jest. Nie jakieś tu zbrojownie jeszcze mają, z tego co pamiętam. Także tutaj nie jest lekko, bo ich tutaj jest od groma. Co tu za ziombel stoi? Tu jest chyba jeden, nie? No jak kurna, wyskoczył z tej kraty. They're as corrupt as they come, and they're in my way. I wish you'd think twice about that approach, sir. You never know when you might need their help. At any rate, your objective is the GCPD server room. I've marked it on your map. Dwóch przeciwników, żaden nieuzbrojony, co? Nie będą stać jakoś na drodze? Tam są jacyś uzbrojeni za to, kurwa, 9 uzbrojonych. No ładne jaja. No tutaj nic nie ma raczej. No nie. Tutaj się trzech, to się wiecie, szybko się uporam. Jeszcze fajnie przeskakuję od jednego do drugiego. Myślałem, że wejdę po cichu i znokautuję, ale mi nie pykło. No dobra, reszta nie jest zaalarmowana jakoś specjalnie. Tam jest 19, 9 uzbrojonych, tutaj jest jeszcze jakiś trzech. Dobra, ale widzę, że jedyne gdzie mogę wejść to przez te drzwi, albo przez te drzwi, ale przez to bym wolał nie wchodzić. Te są zamknięte. No właśnie, wymyślę coś innego, ale co? Tam do nich nie wiem, czy wejść. No mogę wyjść tutaj, nie? To też są zamknięte. Ha. No jedyny pomysł, jaki mi zostaje, to się przebić przez tą szybę. Ewentualnie może w to rzucić batarangiem jakimś. Nie, 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 nie zaczepem. Batarangiem.
Nie? To się podświetla ogólnie. A może tam mam wlecieć batarangiem? Zobaczymy. Aha, dobra, tutaj się odbija od szyby. A, jest krateczka. No dobra. Tom się normalnie nie spodziewał. Trzeba patrzeć w górę, kurwa, no. Kto by pomyślał? I won't stand a chance against that many armed men. I can use Deathstroke's remote claw to pass above their heads undetected. Alright, listen up. While you jokers were playing cleanup crew at Blackgate, I was making up some money. Przejść sobie nad nimi. Sprytne. Sprytne, Batman. Bardzo sprytne. A jak to nie masz szans, ty Loma, no? No, my tośmy ich rozjebali. B, zeskocz cicho. I've got to be quiet so those SWAT officers don't hear me. Mhm. Cicho, żeby cię nie usłyszeli. Dobra. Tutaj mamy zdeszyfrować zamek. Co będzie kurwa dalej? Służyć i chronić. Kurwa. Wiecie, to jest ogólne hasło policji w Ameryce, nie? Czterech, zero uzbrojonych. Tutaj mam jakieś drzwi, ale już widzę, że są zareglowane od dołu. Czy ja dam radę sobie jakoś przejść bokiem? Raczej w to wątpię. No niby mógłbym, ale to na pewno mnie usłyszą. W sumie ci są nieuzbrojeni, to mogłem ich też powalić. Nie wiem, gdzie mam iść teraz. Tutaj szybko poszło. Widzicie, podwójne przewrócenie. Pach, pach, pach. I ich nie ma, nie? Dobra, tutaj mam jakieś zareglowane drzwi. Te są chyba otwarte. Tryb detektywa wszystko wam powie. Little bit of this, little bit of that. Mostly, though, it does a whole lot of none of your damn business. No, you want to play it like that? Tam się mogę wbić. Tutaj jest coś enigmy. Guys over at Evidence Lockup, take a look. They can get kind of rough, though. Hope it's not fragile. You want to play hardball, buddy? How's about I tell my cousin at the Gazette about the payments you boys been extorting from Penguin and the like? Scum like you's got a cousin at the Gazette. To otworzę skądś indziej po prostu. Expect me to believe that? Don't see you calling Evidence Lockup now, do I? Zakładam, że tutaj będzie opcja przewrócenia. Haha, nice. Siemasz. Talk, or you won't be walking anywhere, ever. No way! You gotta answer for dropping me off that rooftop, buddy! No, you have to answer to me. How does this disruptor work? Ask one of the pigs! They got it in Evidence Lockup! How about we take a little walk up to the roof? Okay, you win! It jams weapons, overrides electronic locks, alright? Now you gotta let me go! How'd that work out for you last time? No i go znokautował. On chyba strasznie lubi nokautować ludzi. O i patrzcie, tu jest to o czym mówiłem. Tutaj jest guziczek. Batarang. No i są 4 sekundy, co? No dobra. Zdalnie sterowany batarang. Teraz odwrót. Hamuj! Kurwa! Pomocy! Dobra, zjebałem. Zjebałem po stokroć, no.
Odwróć. Hamuj. Kurwa, bo ja biorę w górę, żeby leciał w górę, a to się bierze w dół. Teraz trafię, okej. Nie, pazur! Kurwa! Serio? Batuch? Serio? Ty mi na złość robisz. No, udało się. Elegancko. Teraz pewnie jak znam życie, muszę iść do kurwa... Gdzie ja mam iść? Na to piętro mam iść? Wychodzi, że na to, gdzieś kurwa, nie wiem. Nie, ja nie wiem. Nie, nie chcę pazura, chcę do tych drzwi. Otwórz drzwi. Czy ja tu mam jakichś przeciwników? Mam tam za tymi drzwiami, te drzwi są zamknięte. Ogólnie. Mogę wejść na górę. Czy mogę ich tu jakoś sobie minąć? Jak już widzę, że nie. To jest jeden uzbrojony. Dobra, ale mogę chyba zrobić taką fajną opcję, co? To tam było pancerzony, nie? Kurwa. I nie pykła kontra. Znaczy, bo zrobiłem uderzenie na innego. Za późno skontrowałem. Oj, znowu za późno skontrowałem. I znowu za późno skontrowałem. Kurwa, widzisz, jak mi te kontry wychodzą? Nie idą mi w ogóle. Ale knockout na tamtym gościu był perfekcyjny. Nie bym się z nim musiał męczyć. A to już jest duży plus. No kurwa, jebane kontry. Kontry mi nie wchodzą i tyle, no. Nie umiem się tym posługiwać. To jest gość jakiś nieszczajony, w ogóle co się stało przed chwilą. Intruder in the building, co? Kurwa. Okej. Gdzie mam dalej iść? Tu nic nie ma ciekawego, żadnych wentylacji, nie, to są po prostu drzwi. Spoko. Co, ja ogólnie idę po ten zagłucasz chyba, tak? Jeden przeciwnik. Mogłem poczekać, aż skończy gadać, ale dobra, to tak już wiedzą, że ja tu jestem. Jak tą szafkę otworzyć? Pewnie kurwa pazurem, co? Kurwa. Cały czas nie to wciskam, co potrzeba. Jezus Maria. Ej, serio? Takie drzwiczki takim pazurem jeszcze tak ciągnąć? Jak będę wracał, to będę miał przejebane z tego posterunku. Będę musiał przejść przez tamtą salę śmieszną, gdzie jest tyle ludzi. Czy będziesz ich chyba mniej ogólnie? Ale wraz będzie ciężko. Barbara Gordon. Ona będzie później. Znaczy ona teraz nam nie pomaga. Nam na razie pomaga tylko Alfred. Ona będzie nam pomagać później. Nie wiem, czy ona tutaj jeszcze powinna chodzić w tym w Origins. A już zniknęli, co? No dobra. Na górę. All right, fellas.
bats in the building. You scour the room while your asses are bumped down to traffic. A nie, dobra, ja się teraz nie będę musiał rozprawić. Poczekalnia w policji. No spoko, ile ich tu jest, tak pi razy oko. Już widzę, że mogę zrobić jedną fajną rzecz. Trochę to głośne rozwiązanie, ale to go eliminuje, nie? Dobra, to następny się tu. Fajnie było te butle wykorzystać ogólnie. Tutaj już widzę drugą butlę i drugiego kurwa kolesia, który by się na to nabrał. Ciekawe, czy ogłuszenie z gaśnicą też wyjdzie? Ja to go ogłuszę, ale na chwilę taka gaśnica. I on tu trochę nie wie, co się dzieje i nie ogarnia. Dobra, gaśnice są fajne, ale mniej fajne niż kurwa ta butla z gazem, bo ta butla z gazem eliminuje całkiem. To było fajnie zrobić przewrócenie, ale tutaj ma za dużo kolegów naokoło. Kurwa. Dobra, luz. Nie wiem, dlaczego nie zadziałało ciche przewrócenie. To już widzicie, kurwa. Nie zadziała raz takie gunwo. Ile tu zostało? 6. Raz takie gunwo nie zadziała. I się robi po waflu, co? Ja mogę ich do siebie przykleić. Albo do gaśnicy. Nie ogarniają w tym momencie, patrzcie, gubią się, nie? A, tu się dwóch patrzy, no to dupa. Patrzcie, jak się ładnie zderzyli. No, robi się interesująco, jednym słowem. Ten tu ogarnia, że ja mogę być gdzieś na górze. Fajnie było, wiecie, dostać też jakąś pułapkę ciekawą. Na przykład ze żelu. Ja nie wiem, czy by mi to wyszło. To jest trochę niewygodnej pozycji na takie przewrócenie, co? Może tego się uda. Dobra, wciągnięty. Ja tu sobie robię evacuation. Gdzieś na dalsze te. Może tu się uda drugiego przewrócić. No podejdź bliżej, koleżko. Podejdź bliżej tylko. Haha, i został wciągnięty. Ja stawiam ich teraz w tak podbramkowej sytuacji, tu się wszyscy skupili, nie? Tam był trochę ogar, bo zaczął strzelać w górę ogólnie. Nie, w tego nie trafię drugi raz gaśnicą. Dobra, strzelimy go. Może to go ogłuszy całkiem. A może nie. Będę ich ogłuszał w taki sposób, dopóki mogę. Co wy na to?
prędzej czy później ich wyeliminuje, co? Someone toss that thing. We got in contact. Dobra, muszę ich trochę zgubić, bo mnie wyczaili. Za bardzo sobie to nadużyłem ogólnie, używanie tego bajeru. I się trochę kapnęli. Fajnie by też było użyć ogólnie batarangu na tej lince, żeby go zdjąć. Niestety tu mogę zrobić atak z góry. Tyle. No dobra, kolejnego mniej. Zostało 3. No oficer down, co zrobisz, no? O, ten do niego pobiegnie, to go będziemy mogli wyeliminować. Tamtych dwóch jest w miarę daleko. Jeszcze żebym wszedł tak, żebym... O właśnie, kopnięcie w locie, elegancko. I na górę z powrotem. Taktyka na wszystko, nie? Obaj tu przybiegną? No pewnie, że obaj tu przybiegną. Tak więc dobra, to teraz możemy sobie na nich wykorzystać linkę. I podokańczać. No i pięknie poszło. Gdzie mam iść teraz w tym momencie? Tutaj w tym pokoju po prawo. Tak? Tutaj naprzeciwko jest jakieś, nie wiem, co to za do windy chyba. Ale mam nie korzystać teraz z windy, muszę tutaj zdeszyfrować i polecieć tędy. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo tutaj, nie wiem, ta mapka jest tak, kurwa, zamotana czasami. Bye, bye, panowie. O! 6 przeciwników. 4 uzbrojonych. Tam znowu jakieś drzwi zamknięte. To tędy nie mogę. Nie da się, kurwa. No nie da się, no i chuj, no. Mogę wejść tu. Aha, dobra. Urządzenie zakłócające mnie tu tłamsi. A security protocol I'm not familiar with, and the windows are reinforced glass. The disruptor in the evidence locker might do the trick. Zabierz zakłócać z pomieszczenia z dowodami. A jak tam kurwa wejść, co? To jest raczej zamknięte. Co, że tędy mogę wejść? Kurwa, chciałem kontry użyć, a... A, dobra. Nie no, najpierw jednego muszę wyeliminować, bo jak jest dwóch te osoby coś tu kurwa średnio razy. Co mnie tą tarczą tweakasz? No, daj się ten, omamić. O. Alfred, I can't access the evidence locker. I need an alternate route. The evidence locker, sir?
Well, according to these schematics, it adjoins an old elevator shaft which you can access via the infirmary. You should be able to break in from there. I've added it to your map. Dodałem lokalizację do mapy. Fajnie, że on mi wszędzie dodaje lokalizację, tylko z tego kurwa nie korzystam, bo tu się w budynkach chodzi liniowo praktycznie, nie? Ewentualnie czasem się błądzi jak ja po statku. I na dół. Czy na górę? Nie no, chyba na dół. Jest tu ktoś? 14 przeciwników, uzbrojeni 0. No, chociaż tyle dobre. Chociaż tyle dobre, że nie ma uzbrojonych. Wiecie, wtedy jest czysto otwarta walka, żadnego czajenia się. Nie, dobra, ja mam dziwne wrażenie, że tu będzie jakaś potężniejsza walka. Także dobra, tu zakończymy sobie ostatni odcinek duszy, dzisiaj będzie krótszy. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i poczekamy sobie jeszcze chwileczkę, aż tu skończą gadać. Okej, także dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, do zobaczenia, bye bye.